SK Info. Jak się okazuje, sztuka nie gryzie. W Zamku Sieleckim w Sosnowcu wystawy można oglądać ze swoim psem. Przed wejściem ustawiona została tabliczka z napisem Galeria Psi Jasna. Nie wyobrażamy sobie, że przychodząc do galerii będziemy przywiązywać zwierzęta przed wejściem. Po prostu zapraszamy wszystkich, całe rodziny do środka. Oczywiście bliskość Parku Sieleckiego spowodowała, że tych mieszkańców, którzy spacerują, jest dość dużo, no i też reagujemy na te okoliczności, zachęcając ich do wstąpienia razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Pomysł bardzo się spodobał mieszkańcom Sosnowca. Bardzo dobry, bardzo dobry. Dobry pomysł, dobry. Nie mam psa, ale jestem za psami. Lubię zwierzaki. To jest świetny pomysł. W końcu mogę wejść z moim pupilem do zamku, mogę zobaczyć sobie wystawę. Mój pies może odpocząć w chłodnym miejscu, ponieważ no, zamek jednak ma grube mury i jest taka chwila wytchnienia. I w końcu mój przyjaciel, pies, może ze mną wszędzie chodzić. To jest świetny pomysł. Czy zwierzęta jakieś problemy sprawiają, czy nie spotkaliście się jeszcze z tym? Mieliście w ogóle jakieś obawy związane z tym? Nie, absolutnie. To wszystko oczywiście zależy od właścicieli, którzy najczęściej przychodzą przygotowani i wiedzą, w jakim miejscu się znajdują. Nie narzekamy na niegrzecznych psiaków. A za wejście do Zamku Sieleckiego psiaki nic nie płacą. SK Info.